Nie ofiara, nie uczestniczka, nie obrończyni, nie obserwatorka, nie osoba postronna. Kto w takim razie? Wojna rozdała wszystkim rolę. Jaka jest twoja? Zatykać dłonią usta? Pisz, pisz, nietrzymaczka języka za zębami nagle zamilkła, kiedy wydawać by się mogło właśnie czas mówić, ale co powiedzieć? Kiedy tam wszystko wokół krzyczy, wołają syreny, treszczą wysokie dymy, piszczą kółka walizek ewakuacyjnych, wyją rozpaczliwe, krzywe usta wybitych okien. Ona przesyła wiadomość. Obok właśnie huki latają myśliwce. Ty nie wiesz, co jej odpisać. Właśnie tutaj, gdyby trochę więcej tego mięsa w parku.
Jestem Paweł Gostomski, uczestniczyłem w międzynarodowym plenerze rzeźby w drewnie. Bardzo się cieszę, że dostałem zaproszenie. Bardzo było miło przez te 3 tygodnie. Super prężnie działaliśmy jako drużyna. Myślę, że to jest kawał zespołowej pracy. I jeszcze lepszym było to, że każdy z nas miał okazję wykonać jakąś swoją własną, indywidualną pracę, która była odpowiedzią na hasło "Wojna rozdała wszystkim rolę, jaka jest twoja?". Moja praca ma tytuł roboczy "Ciało". Jest to męski tors, a właściwie kadr. Nie jest to pełne ciało. Jest to też symbol. Może się kojarzyć na przykład z jakimś rodzajem wojownika, takiego starożytnego, antycznego, który gdzieś tam poległ, tak jak często widać gdzieś na wizytówkach zniszczone posągi, gdzieś leżące, nie wiem, w piachu, w ziemi, właśnie takie obalone. Czuję się, dotyczące tego konfliktu, mogę powiedzieć, że czuję się takim obserwatorem, no bo my tutaj bezpieczni siedzimy sobie, żyjemy dzień po dniu, a nasi sąsiedzi przeżywają straszne chwile. I to jest jakiś rodzaj właśnie reakcji mojej na to wszystko. Coś takiego, co właśnie chciałem jakoś uwiecznić, przekazać. Czesław Fankidejski. Rzeźba, ta rzeźba, to jest moja rzeźba, ona przedstawia w abstrakcyjnej formie sytuację, która obecnie jest na froncie Ukraina-Rosja. Czyli z jednej strony mamy makietę miasta, może wsi, a z drugiej strony agresywnie nastawione pociski, rakiety, które są bezdusznie mierzone po prostu spokojnie żyjących ludzi. Pomiędzy natomiast powstała szczelina, wyrwa pomiędzy narodami, które żyły obok siebie przez lata, w przyjaźni, mniejszej lub większej. I ta szczelina jest teraz po prostu nie do naprawienia w tym momencie. Mam nadzieję, że historia i czas, który leczy rany, kiedyś tę sytuację naprawi. Jest to moja odpowiedź w symboliczny sposób na ten temat, bo tematem tego pleneru jest wojna, jaka jest nasza rola. A co do pleneru, to chciałbym powiedzieć, że dobrze się stało, że pracujemy razem tutaj, wespół równo, pod 3 artystów z Ukrainy i również 3 z Polski. To też jest symboliczne takie nawiązanie, że my tutaj sąsiedzi się wspieramy, a zarazem budujemy też przyszłość, pomimo historii trudnej, na dobre. Mam nadzieję, moja córka, mam nadzieję, będzie żyła w lepszym świecie. Nazywam się Petro Bandura. Jestem z Lwowa.
mówią, że artysta. Bardzo wzruszają mnie takie wiadomości, które otrzymują, przysyłają mi koledzy z Lwowa, że jak wojna po prostu wygląda okropno. Ręce żołnierza, które są często zranione w bardzo ciężkich sytuacjach, wynoszą, ratują ludzi, którzy trafiają pod obstrzał rakiet i tak dalej. No w ogóle straszna sytuacja. Chciałbym właśnie to otworzyć w tej rzeźbie, pokazać, że nawet ręce człowieka ratują coś pięknego, życie. I mam nadzieję, że to mi się udało. Plener, no, dawno nie byłem na takim czymś. To takie po prostu nawet wydarzenie dla mnie. I poznałem bardzo wspaniałych ludzi, młodych, zdolnych. Każdy ma swoje zdanie, każdy patrzy na tą wojnę prawie tak samo jak ja, że wojna to jest wielkie zło i nie wiem jak to się stało, wiele rzeczy widziałem w życiu, ale to co teraz, to okropne. Musimy donieść do ludzi i żeby naprawdę na swój sposób oni zrozumieli, że sztuka też walczy ze złem. Dziękuję bardzo. Nazywam się Natalia Gwiazdowska. Na plenerze polsko-ukraińskim zrobiłam kompozycję, która zainspirowana była sytuacją, kiedy na początku wojny grupa Anonymous zaproponowała, żeby wpisywać w rosyjskich restauracjach w Google Maps komentarze na temat sytuacji na świecie, żeby uświadomić obywateli Rosji, co się dzieje w Ukrainie. Podczas pleneru miałam tutaj męską załogę, więc było dużo pomocnych dłoni. No i dostaliśmy piękny materiał od Fundacji Wspólnota Gdańska, również narzędzia, wszystko co niezbędne, żeby zrealizować nasze pomysły. Myślę, że ważna jest organizacja imprez tego rodzaju, gdzie możemy współpracować, poznawać siebie nawzajem i jednoczyć narody w trudnej sytuacji. No i pokazywać, że możemy też pomagać inaczej niż jadąc na wojnę. Gennadij Jerszow, artysta, rzeźbiarz. Pochodzę z Ukrainy, z miasta Czerników, mieszkam od lat w Gdańsku. Jestem uczestnikiem tego pleneru. Bardzo zadowolony z tej atmosfery, która tu towarzyszyła nam cały czas. Jest ekipa międzynarodowa, jest i ekipa różnych artystów, doświadczonych, mniej doświadczonych, ale było nam super interesujące pracować. Dla mnie to było nowe doświadczenie, bo w drewnie już dawno, dawno nie pracowałem. Moja rzeźba przedstawia dwie postaci i to jest jakby Matka Boska, która chroni drugą część, na dole jest Ukrainka z haftem i ona chroni Ukrainę. Przeżyłem w Czernichowie wojnę, widziałem jak zbombardowali mi pracownię i zrujnowali trochę kawałek domu, okna powybijane. Także ja to pamiętam i dzięki opiece Bożej, można tak powiedzieć, przeżyliśmy. I dlatego takie wspomnienie pozostała mi na całe życie. Tak, всім привіт. Я Сергій Стеблюк, майстер по дереву, художник по дереву з України. Цього разу я представляю роботу під назвою «Рука майстра». Оскільки тема пленеру «Війна роздала всім ролі, яка мені й твоя», я вважаю, що моя роль як художника, як митця – творити. Творити, оскільки щось створювати – це завжди добро. Руйнація – це зло. І я вважаю, попереду в нас в Україні дуже багато відбудови. Нам буде необхідно дуже багато створювати нового житла і та й взагалі. І культурний простір – це така основа рушійна, яка завжди має на меті створення чогось. Тому я вирішив зобразити руку майстра з кулею. Куля – це такий для мене символ досконалості певний. Хтось побачить в цьому символ землі, хтось побачить в цьому шмат глини. Я хочу лишити для глядача можливість додумувати. Можливість, щоб люди могли створювати якісь додаткові, мною не розкриті теми у цій роботі. От я вважаю, що я досягнув того бажаного результату для себе.
Я реалізований на цьому пленері, і мені це приємно. Сприяла цьому гарна атмосфера на пленері, хороші люди. Для мене це основний критерій вдалого пленеру, вдалого заходу. Коли є спілкування, коли є обмін досвідом, коли є можливість реалізувати себе. І тут це вдало вдалося. Я ще раз хочу подякувати всім організаторам, майстрам, учасникам. І все буде Україна, ми переможемо. Дякуємо всім за підтримку і до скорих зустрічей. Dzień dobry, bardzo serdecznie Was witamy. Jesteśmy tu wszyscy wspólnie po to, żeby świętować zakończenie pleneru, pleneru polsko-ukraińskiego, który trwał blisko, no właśnie trzy tygodnie. Sześcioro artystów, troje z Polski, trzech z Ukrainy. Napracowali się, jak widać. Ci z Państwa, którzy nie znają tego procesu, jak to wygląda i jak to było na początku, to tam, jak się odwrócicie, o tam młodzież siedzi na tej kłodzie, to takich było kilka kłód drewna bukowego. No i po trzech tygodniach ono właśnie wygląda w ten sposób. Niewiarygodny i w ogóle niesamowity. Słuchajcie, bardzo serdecznie Was witamy. Witamy wszystkich gości, wszystkich artystów. Organizatorem pleneru jest Fundacja Wspólnota Gdańska, ale my sami byśmy nic nie zrobili bez pomocy między innymi Fundacji Miasto Kreacja. Marcin Bonisławski. Dziękuję bardzo. Ja pamiętam, jak otwieraliśmy razem z Andrzejem Stelmasiewiczem wystawę w Oliwie o Mariupolu i wtedy powiedział coś takiego, że trzeba było pomyśleć o rzeźbie. Ja nie spodziewałem się, że tak szybko będziemy mieli okazję uczestniczyć w wernisażu i te rzeźby tak szybko powstaną i że ta idea, którą gdzieś tam zasiał Andrzej parę miesięcy temu, tak szybko się zostanie zrealizowana. Jest mi niezmiernie miło, że Fundacja Miasto Kreacja może mieć swój wkład w to wydarzenie. Bardzo się cieszymy, że możemy być partnerem Wspólnoty Gdańskiej. Jest to dla nas niezmiernie ważne, jest to powód do wielkiego zaszczytu dla nas. Dzięki wielkie, Andrzeju, za to, że możemy razem kolejny raz współpracować. Bardzo dziękujemy tej fundacji, a Marcinowi personalnie, za to, że zwyczajnie pomogli nam finansowo, bo wiecie, wizję można mieć, no i co z tego, jak nie masz kasy, to zostajesz z wizjami i z jakimś kacem, że się nie udało ich zrealizować. No a nam się udało dzięki właśnie naszym przyjaciołom, dzięki Fundacji Miasto Kreacja, ale również dzięki grantowi z Urzędu Miejskiego. Chciałbym tutaj wywołać artystów. Chodźcie tutaj, chodźcie, chodźcie ci, co rzeźbili. No właśnie, tak jest. Fotografów. Czesław Fankidejski. Gnanie Jerszów. Petro Bandura. Natalia Gwiazdowska. Paweł Gostomski. Sejmij Stebluk.